Witamy Państwa serdecznie na festynie Rzepy. Bardzo się cieszymy, że dziś jesteście Państwo z nami. Pogoda jak na razie dopisuje, czyli nie jest za gorąco, słońce na nie powieka. Jest idealnie, by to niedzielę popołudnie spędzać tutaj dzisiaj razem z nami. Festyn Rzepy, czyli powrót do korzeni. To wydarzenie, które organizowane jest przez Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki, Koło Gospodyń i Gospodarzy Miejskich Skrbeńszczanie, Stowarzyszenie Inicjatywa Skrbeńsko oraz Ludowy Klub Sportowy w Skrbeńsku. Festyn jest zwieńczeniem realizacji projektu Pyszne i Zdrowe z Lasu Koło Gospodyń i Gospodarzy Miejskich Skrbeńszczanie we współpracy z Lasami Państwowymi. A teraz, drodzy widzowie, chcieliśmy Was zaprosić na krótką historię Skrbeńska w wykonaniu Teatru Naszej Wyobraźni. Zapraszamy serdecznie. Teatr Naszej Wyobraźni przedstawia przedstawienie Dziwoki jak kolonier do zewu. A wszystko zaczęło się 1 października 1775 roku w Gołkowicach. Ja, Maksymilian Bernard ze Oprócz Skrbeński von Christe, na Gołkowicach Górnych i Dolnych, Jego Królewskiej Mości mianowany landrat powiatu pstryńskiego, zaświadczam i wyznaję, mniejszym za siebie i moich spadkobierców i przyszłych panów majątków Gołkowic Górnych i Dolnych, że domy, z których każdy kosztuje 180 talarów reńskich, w nowej tu mającej powstać wsi, zgodnie z deklaracją królewską wydaną 28 sierpnia 1773 roku, która to wieś na pamiątkę mojej rodziny ma się nazywać Skrbeńsko, daruję kolonistom, którzy ją przejmą i na ich wieczną i prawdziwą własność w następujących warunkach. Właściciele ci z ich spadkobiercami i potomkami mają po wszystkie czasy być wolni, niepoddani i wobec dominium w Gołkowicach do niczego nie zobowiązani. Mieszkańcy mają oczyścić teren kolonii z dębów i innych drzew, drewno ma być przeznaczone na budowę nowych domów. Każdy kolonista, który bierze takie miejsce w darze, przyjmuje zarazem obowiązek na takim gospodarować, albo gdyby spotkało go jakieś nieszczęście, postarać się o innego, uczciwego i zacnego człowieka i jemu je sprzedać, darować lub się z nim zamienić. I tak dalej, i tak dalej. Na terenie lasu wydzielono po 55 parceli, po 8 murk. Zbudowano tam teraz samo chałup, stodą, no i chlebów. I tak schludzali się tu ludzie, ale... I no dobrze. Któregoś dnia wąt skrbeński kazał ludziom zasadzić rzepa. I posadzili oni ta rzepa, ale ta pierona nie rosła ani w piątek, ani w świątek. Podrywali ją, szklisko oni kopali, a ona nic. Któregoś dnia jeden chłop, załamany i zdenerwowany, siedział se koleni i padł. Rzepo, wazywo ty moi, wiara cię trza pielęgnować. Ten eno wie, kto cię hoduje. Dziś trud twej uprawy widza i godą, bo po uszy już tego mam. Jak rzepa inwokację usłyszała, to zarózki się poruszała, a chłop nie tracąc zweny, padł jeszcze dwa treny. Rzepo, wozywo ty moi, co pola nasze stroisz, bądź opiekunką naszych kolonistów doli. I tak wiersze rzepie go dali, a ona w końcu zaczęła rości. Ja mogę się zerwać? Do rzepy specjalne ody pisali i rozmaite grupy powstawały. Kiedyby eno na jej werdykt czekały. Były grupy gimnastyczne. Chóry kościelne. Alleluja! 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 Chór Wyspiańskiego. Posła Karolinka do Gogolina. Poszła Karolinka do Gogolina. Była grupa teatralna, kiero rozmaite przedstawienia do domu. Było o Hamlecie. Być albo nie być. O księżniczkach. Królowych. Rycerzach.
smokach. Byli też soliści, co do rzepy śpiewali. Rzepa na czysto, rzepa na czysto. Śpiewać każdy może trochę lepszy, albo trochę gorzej. Ale inszym lepszy to wychodziło. Gdybym ja była słoneczkiem na niebie, nie świeciłabym jak tylko dla ciebie. Ani na wody, ani na lasy, ale po wszystkie czasy. I tak każdy jak najlepszy prezentować się chciał przed rzepą. Ale nie tym, że pięknie wyglądali, ale tym, co mieli w środku. Malarze piękne obrazki malowali. Inci zaś je wyszywali. Rzeźbiorze na Skrebeńsku też nie brakowało. I babek co pięknie na drutach robiło. A każdy z nich uradowany, bo dzięki nim rzepa rosła. Poeci pisali wiersze. A jak komu wyny, a po natchnieniu brakowało, to stygło, że se pomyślał o tej rzepie. I już mu wszystko lepsze szło. Bo każdy wiedział, do kogo to robi. Pewnego dnia o rzepie dowiedzieli się złodzieje i chcieli ją ukraść. Złodzieje? Ale widzicie, nie udało im się. A wiecie czemu? Bo nie mieli różowej kopaczki? Nie, bo długie i mocne korzenie ma. Ja. Aha. No. Pewnego dnia w szkole. Witam was pięknie. Witamy pani, pani Borobową. No to teraz, Gisę, wszyscy postoicie i powiecie mi, kiedy pierośnicką się postała od Marcola. Jak Wisła przez Polskę. Rury pod drogą to mosty na Wiśle. Młynek przy Stawku to Gdańsk. A potem wpaduje do morza, a u nas do Piotrówki. I tak kolejką pięknie płynęło życie. I spotykali się koni koło tej rzeki. Tańczyli, uczyli, tworzyli. A rzeka dzięki ludziom rosła. Skrybeńsko burzliwe losy miało. I jak stolica przynieść chcieli, tak i szkoła przynieść nam chcieli. Ale na dłuższą metę się im to nie spisało. Pewnego razu w Skrybeńsku zjawili się obcy. Nad Skrybeńskim zawisły czorne chmury. Rzepa symbolem i je.
i mamy nadzieję, że powiedzeni dziwoki a koleniok do rzepy od dziś o nowe znaczenie będzie miało. Bo... A raczej San Skarbeńsko. I to dzięki ludziom, którzy tu mieszkają.